Jest mnóstwo rzeczy, które kompletnie nie zależą od nas, artystów. Ja zawsze daję za przykład choćby Natalię Kukulską. Wspaniałą wokalistkę, fantastyczną artystkę, cudowną osobowość, która przez wiele lat, pomimo że nadal jest piękną, śliczną, młodą kobietą, dziewczyną, ale już wiele lat pracuje na scenie i przez te wszystkie lata wydała tyle świetnych płyt. Na każdej z jej płyt jest przynajmniej 5 utworów, które mogłyby być radiowymi mega hitami. A my wciąż, jeśli słyszymy jakąkolwiek piosenkę Natalii Kukulskiej w radio, to to jest im więcej ciebie, tym mniej. Rzadko kiedy która z jej nowszych piosenek, i to nie jest jej wina, to nie znaczy, że to jest artystka, która pozostała przy jednej piosence i nigdy niczego więcej nie stworzyła, nie zaśpiewała, nie skomponowała. Jest wielu takich artystów. Zdecydowanie odwrotnie, rozwija się i idzie w różne strony. No więc właśnie, jest wielu artystów, którzy osiągnąwszy sukces jakiegoś utworu, który dla nas wszystkich jest najbardziej rozpoznawalnym hitem, rozwijają się dalej. Tworzą świetną muzykę, świetne płyty, wspaniałe koncerty, ale co się z tymi utworami, z tą muzyką stanie dalej, to już nie od nich zależy. To jest pewien łut szczęścia, to jest pewne szczęście zawodowe, że akurat w tym momencie jakiemuś utworowi uda się trafić na antenę radiową. Jeśli trafi na antenę radiową, będzie promowany, to ludzie o tej muzyce usłyszą. Jeśli nie, to poznają tę muzykę tylko fani, którzy szukają konkretnie tego artysty. To jest troszkę smutny syndrom czasu, że jest tyle pięknej muzyki, tylu wspaniałych artystów, wokalistów, powstaje tyle nowych rzeczy, bardzo wartościowych rzeczy, a tak mocno wszyscy zależymy od tego łutu szczęścia, czy ktoś wypromuje w danym momencie naszą pracę albo ten moment naszej pracy, czy też go nie wypromuje. A dla Państwa, którzy tego nie widzą w telewizji, nie usłyszą w radiu, może się wydawać, że o, już coś tam kiedyś zaśpiewał, nie istnieje.